Hejka wam wszystkim, w dzisiejszym odcinku chciałabym wam więcej powiedzieć i pokazać o stroju dla początkowego jeźdźca lub dziecka, które chce zacząć swoją przygodę z jeździe. Na początku przejdziemy do unboxingu paczki, w której będzie cały sprzęt jeździecki, od tak naprawdę stóp do głów. Będziecie mogli zobaczyć, co można złapać w bardzo fajnych cenach, które nie będą wygórowane, a tak jakby ta cena będzie adekwatna do jakości danego produktu, no i oczywiście do możliwości na początek. Na pierwszy ogień w paczce idzie bardzo dobrze zapakowany kask z Covaliero. Kolejne mamy tutaj bryczesy z Horze. Następnie przechodzimy do sztybletów z Pasquello. Oraz oczywiście do kompletu czapsy. A wszystko uzupełniają nam rękawiczki. No i ja już wam zabieram się za pokazywanie tych rzeczy na sobie, żebyście po prostu widzieli taki adekwatny przekaz, czy wam się to będzie podobało i żebyście mieli łatwiejszy wybór w stosunku do tych rzeczy i taką obiektywniejszą opinię, żeby się na nie zdecydować. Te rękawiczki sama nawet mogę wam serdecznie polecić, ponieważ są bardzo wytrzymałe i nie dziurawią się tak szybko jak inne. Ja takie bryczesy posiadam, tylko że białe na zawody i naprawdę są bardzo wygodne, dobrze przylegają do ciała i nie mam im tak naprawdę nic do zarzucenia, a cena jest bardzo zadowalająca. Sztyblety z Pasquello wyglądają na wygodne i trwałe. Niestety nie byłam nigdy ich posiadaczką, aczkolwiek są miękkie i nie trzeba ich rozbijać, więc uważam to za dodatkowy plus. Czapsa, guzik i zamek działa wręcz prawidłowo i świetnie, więc to jest moim zdaniem bardzo duża zaleta, ponieważ czapsy zazwyczaj psują się z tego powodu, no i bardzo ładnie wyglądają na nodze. Kask Covaliero przychodzi w takim właśnie oto woreczku, więc nie ma mowy o żadnej rysie. Bardzo dużo osób z was zdecyduje się na taki właśnie model kasku. Jest on niedrogi, a naprawdę dobry, trwały i gwarantuje bezpieczeństwo. Tutaj już właśnie pokazuję wam na mojej głowie i nawet tutaj wygląda bardzo dobrze. Rzeczy wam już pokazałam, więc mam nadzieję, że ułatwiłam wam trochę wybór, a tym, którzy po prostu zaczynają jeździć albo nie wiedzą, na co się zdecydować, no to, że po prostu pomogłam w tym wyborze. Wszystkie rzeczy oczywiście znajdziecie w sklepie jeździeckim Bergo, który serdecznie polecam. No i mam nadzieję, że do kolejnego odcinka. Pa, pa.